Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite w Forza Horizon 4. Właśnie próbuję okiełznać do driftu tę piekielną maszynę, jaką jest Corvetta C7. Słuchajcie, 500 kW do ogarnięcia na kierownicy. To jest naprawdę niezłe wyzwanie, żeby driftować tym. Ale ona jest jakaś taka przyczepna, ona próbuje, kurczę, w każdej chwili odzyskać tą przyczepność podczas driftu. I to mi się nie podoba. Ona w standardzie ma już te najlepsze opony, jakie w Fordzie możesz mieć. To jest Corvetta C7 ZR1, słuchajcie. Ta mocna, mocarna wersja C7. Fantastyczny samochód. To jest ciekawe, bo ten samochód nie podobał mi się, jak on jego pierwszy raz zobaczyłem. Jakieś koncepty, jakieś pierwsze produkcyjne samochody. Jakoś nie podobały mi się te Corvetty za bardzo. Ale teraz jakoś się przyzwyczaiłem do tego wyglądu i nawet mi się podoba. Zobaczcie w wersji ZR1, co my tu mamy za maskę. Co to jest w ogóle? Nie? O kurde, no potężna maszyna. I z tej potężnej maszyny przeskakujemy w eliminatora tryb Fortnite do małego chip-chipa, którym jest Mini Cooper. Zobaczcie, to jest bardzo dobre auto, tak nawiasem mówiąc. Patrzcie, ten gościu, który tutaj przede mną jedzie, on sobie weźmie samochód, który jest tu. I on weźmie sobie Galanta. I ten Galant, to jest dobre auto, żeby wyzwać go na pojedynek właśnie Mini Cooperem. To był Galant? Galant chyba, nie? I tu jest dwóch gości w ogóle. Dawaj tego Galanta, dawaj go, dawaj go. Ja mu nie zabiorę tej fury. Ja po prostu ulepszę sobie Mini Coopera. Ale Galant jest mega słaby. Ja wam powiem, że Mini Cooper chyba ma nawet lepsze przyspieszenie niż ten Galant. Patrz na to. Pyk. Wyzwany na pojedynek. Pyk. Ja wiem, że powinienem może, wiesz, jakiś lepszy samochód sobie najpierw znaleźć, a dopiero potem brać się za pojedynki. Ale... mieliśmy taką fajną okazję, gościu leżał na dachu. Czemu go nie wyzwać na pojedyneczek? Patrz, teraz nie wyjadę z tej wody. Dawaj, 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 Mini Cooper. Nie, bo mówię, to jest dobre auto. Wiecie co, ja sobie przed odcinkiem przejechałem raz eliminatora, żeby sobie przypomnieć co i jak, mniej więcej ogarnąć sobie, przypomnieć sterowanie, żeby nie było na odcinku, kurde, czym się trąbi? Nie? Żeby nie było tak o, dziko. No i co? I miałem Urusa. I słuchajcie, Mini Cooper jechał za mną. Miałem Urusa z 7 poziomu. Raz uderzyłem o drzewo i Mini Cooper zaraz siedział mi na ogonie. To jest bardzo dobre auto. Zwłaszcza dlatego, że możemy przez las bardzo sprawnie, wiesz, się przemieszczać. I ono jest skrętne, łatwo je opanować, jakby jest dosyć szybkie. Zobaczcie, że ten Galant, no nie ma szans z Mini Cooperem. Mimo, że Galant jest z 2 poziomu. Trochę źle pojechałem, mogłem sobie wskoczyć na asfalt. Jak Galant pojedzie asfaltem, polecałbym mu to zrobić, no to masz spore szanse mnie rozwalić. O, i pojechał właśnie asfaltem, no to będzie ciężko, będzie ciężko wygrać. Ale nie wiem, czy, słuchajcie, nie wiem, czy Galant będzie w stanie mnie dogonić, jadąc asfaltem, ja jadąc przez las Mini Cooperem offroadem. Zobaczcie, jestem szybszy od tego Galanta. Jak to jest możliwe, że ten Galant jest taki słaby w tej grze? Czemu go zrobili takiego słabego do tego eliminatora? Nie wiem, no. Na drugim poziomie już ustaliliśmy, nie? Że najlepszy jest ten Nissan Skyline chyba. Kurde, nie mam wyboru, muszę Galanta brać, o Boże! Ja go tak zhejtowałem, a tu miałem do wyboru. Albo Galant, albo Galant. A wybieraj, Lucek, co byś chciał, może Galanta? No. Nie mam wyboru. W sumie mogłem zostać przy Mini Cooperze, ale wiesz, to jest poziom wyżej. No i jakby... no wiesz, no... jakby no... zawsze ten poziom trzeci będzie już lepszy. Dlatego ja na początku wolę sobie właśnie poszukać jakiegoś dropu. Nawet z 5 poziomu, z 4 poziomu sobie wziąć jakiś dropik, nie? I potem dopiero brać udział w jakichś pojedynkach, bo na początku te pojedynki to jest taka strata czasu. I wiesz, i tak dobrego poziomu nie będziesz miał, to teraz spotkać jakiegoś gracza, który ma 7 poziom i będziecie na pojedynek i, no i jakby koniec meczu dla ciebie, wracasz do lobby, do widzenia, nie? Możesz sobie dalej, Lucek, driftować korwetką nieskończoność. Dlatego mimo, że jest to już taki, można powiedzieć, zaawansowany etap
meczu, ja sobie poszukam jakiegoś dropu. Powinienem zrobić to od razu, ale ten gościu był tak fajny do rozwalenia. Leżał na dachu, ja tym mini cooperem. Jeszcze ej, ale traktor będzie chyba lepszy od tego galanta. Tam coś dalej widzę jeszcze. Nie będzie źle, bierzemy go. Wow, tutaj mamy wysyp dropów. 3 dropy na moim ludzkim radarze widzę. Poczekajcie, poczekajcie, co my tu zgarniemy? Tutaj mamy... Nie, tego nie chcę, zdecydowanie. To już miałem, to mi się nie podoba. Ja jestem w ogóle teraz w dobrym miejscu tym traktorem, zobaczcie. Tutaj mamy jakieś otwarte przestrzenie, takie pola uprawne. Moglibyśmy coś z tym traktorem tutaj zrobić, wiesz, taki farming simulator czy coś. Dobrze, tutaj mamy w dolince coś. Mam nadzieję, że coś dobrego, bo to jest ogólnie trudny teren do jazdy. Te takie wyboje. Audi nie chcemy. Zostaje przy traktorze na razie. Kawałek dalej mamy. No co jest, ej, co jest z tymi dropami? Bardzo słabo coś to wychodzi. Nie ma szczęścia do wyboru, nie? Czekaj, się patrzyło do tu. O, właśnie tak. Nie ma za dużo wyboru tutaj. I co? O, czekaj, coś z przodu? Jest, ale ktoś już zgarnął to. Widzicie, został taki szary dymek. Jak jest taki szary dymek, tak jak tutaj przed nami, to znaczy, że ktoś już tutaj wcześniej był i dropa sobie zgarnął. Nie widzę tu żadnego ziomeczka. Na radarze jest tylko jeden przeciwnik, którego mógłbym wyzwać na pojedynek, ale mam traktora, nie? Wiesz, jak nie napiję się magicznej herbatki, to ten traktor no niewiele zrobi, ale pamiętacie chyba sytuację na jednym z odcinków, kiedy traktorem pokonałem chyba 10. poziom. Gościu miał SLS-a, była zima, ja miałem traktora. Czy nawet nie była zima? Nie wiem, co to było. W każdym razie objechałem taki, wiesz, solidny poziom, nie? Tu mamy coś, co to, ej. Tam pojechało coś naprawdę mega, mega dobrego. I gościu mnie zostawił. O, Porsche Macan, dzień dobry. Bardzo fajnie. Na skraju strefy, zobaczcie. Gościu to ominął, bo on miał Audicę, ale Macan jest też bardzo dobry. Ja bym nawet skusił się, żeby tą Audicę Macanem, wiesz, tam dźgnąć, nie? Dobra, patrzmy na mapkę. Tak, będziemy jechać gdzieś pewnie w tamtą stronę, więc ja się rozpędzę Macanem i powinienem mieć spore szanse, żeby rozwalić tą Audicę z przodu policyjną. Ona tak naprawdę jest słaba na wyboje. Ona zachowuje się troszeczkę tak jakby, no nie wiem, jakby nie miała zawieszenia. Jest i tak lepiej niż jakieś Ferrari FF czy jakiś samochód taki typowo szosowy. No ale generalnie Macan jest troszeczkę lepszy od tej Audicy na offroady, chociaż wolniejszy. Zobaczcie, nie mogę dogonić tej Audicy. Troszeczkę ona jest tam szybsza, troszeczkę mnie wyprzedza, nie? Jedyna moja przewaga to jest troszeczkę większa przewaga na offroadzie i tyle. Musicie też wiedzieć jedną rzecz, myśmy to też już sprawdzali, nie? Że... O, patrz, tego Forda bym wziął. Każda morda pasuje do Forda, moja pasuje do Forda, biorę. Gdzie? Tutaj był jakiś gościu z tym... A z tą Alfą, dawaj go. Każda morda pasuje do Forda, czy jakoś tak, jedziemy, gościu. Zobaczymy, czy twoja morda pasuje do mojego Forda. Tamten, ten samochód z tyłu jest bardzo trudny do opanowania, zwłaszcza na kierownicy, ale ma taką kurde przewagę w stosunku do mojego auta, że ma wyższą prędkość maksymalną. Mój ma niecałe 200 km na godzinę prędkości maksymalnej, więc to jest naprawdę malutko w porównaniu do tamtego Alfiora. Poczekaj, jak tu teraz jechać? Jadę na... nie, ryzykuję, jadę na przełaj, tu chyba nie będzie takiego twardego murka. Patrz, 200, niecałe 200 km na godzinę i ja już budzik zamykam, nie? Już tu się nic nie dzieje. O cholera! On też się rozwalił, ale ja mam taki plus, że mam cięższe auto! I zobacz, zgarnę sobie samochód jego. Chyba, no nie, bo co, nie będę ulepszał tego samochodu. Proszę bardzo, pokonany! Mówi wam ta Alfa, ją trzeba dobrze jechać. Ona nie jest zła, ale jest po prostu trudna na offroady, po prostu. Alfa Romero! 4C ląduje w moich łapach. I teraz bierzemy się za kogoś od razu, bo to ja muszę zmienić ten samochód na ostateczny pojedynek. Nawet jeśli będę musiał przegrać teraz, muszę wylosować coś innego, bo ten samochód na ostateczny pojedynek się po prostu nie nadaje. Dobra, kogo my tutaj uszczypniemy? Tu widzę, że ktoś
Czekaj, jak tam strefa? Okej, będziemy musieli w drugą stronę jechać, więc ja już się obrócę tam, gdzie trzeba mniej więcej. Audi mi zaatakowało! Ole, boczne uderzenie, proszę bardzo. Tutaj ktoś mnie próbuje zaatakować. Chodź, chodź, chodź! Trąb mnie, trąb, trąb! O ty, te same auto! To samo auto, patrz, patrz, patrz. Będzie spychańsko? Nie wiem, musimy gdzieś zawrócić. Dobra, teraz ominąć te belki, bo one bardzo spowolnią ten leciutki, malutki samochodzik. Patrz na to! Nie wiem, czy się uda. Rozwa się, rozwa się, rozwa się! O, jest! Dawaj, dawaj, Lucek! Jak tu jechać? Dawaj, 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 dawaj! Patrz! Pięknie! Tutaj już czeka na mnie Mercedes SLS. Słuchajcie, już tam czeka na mnie. Odjadę kawałek dalej, o gdzieś tutaj. Patrz, patrz, patrz. I mnie nie zaatakuje, a ja biorę Jeepa. Biorę Jeepa. Jeep jest taki, wiesz, wielki, on jest fajny, ale on jak się wywróci na bok, to już do widzenia. Mieliśmy takie sytuacje nieraz, nie? Trzeba z nim uważać, to jest kurde dzikus. Ale kurczę, no... można nieźle wtopić z nim. Dobra, gdzie pojedziemy? Pojedziemy sobie tutaj, tu się widzę, że ktoś chyba ściga, dwóch graczy ze sobą. Powiem wam tak, ten Jeep to by było już nawet całkiem dobre auto na końcowy pojedynek. Myślę, że na spokojnie. I teraz możemy już powoli zacząć obstawiać, gdzie ten ostateczny pojedynek będzie miał finisz, nie? Ja bym pojechał sobie. Mamy kilka opcji tak naprawdę. On może być gdzieś tu, albo on może być gdzieś tutaj, za rzeką. Ja bym celował w to miejsce i pojedziemy sobie na tą taką długą, prostą może, co? Nie wiem, czy jeszcze kogoś na pojedynek wyzwiemy, bo już jest 6 graczy do końca i została minuta do zmniejszenia strefy. Więc ja bym poczekał w tym aucie gdzieś w tym miejscu i myślę, że to będzie dobra strategia, żeby zrobić ten ostateczny pojedynek w tym aucie. Myślę, że to będzie spoko. Mógłbym ewentualnie jeszcze kogoś wyzwać na pojedynek i spróbować sobie auto z 9 poziomu ogarnąć. Kurczę, no, trudna decyzja. W sumie jesteśmy tu po to, żeby walczyć, nie? Ale z drugiej strony wygrać też jest fajnie. Kogo my tu mamy? O, nie, 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 nie. W tą stronę ja nie będę jechał, bo będzie... No, musimy tak się zawsze kierować jakby do środka strefy, jak chcemy kogoś wyzwać na pojedynek. To wiemy, nie? Bo inaczej będzie klops. A ja jestem właśnie w środku strefy. No i nie wiem do końca, w którą stronę bym miał kogoś wyzwać, nie? Więc tak, lepiej jechać od obrzeży strefy na kogoś, nie? Żeby go zaatakować i wtedy wyzwać go na pojedynek. Proszę bardzo, tutaj kogoś mamy. Kto to może być? Bardzo chętnie, Audi. Audi S1 i teraz patrz. Pyk. Zobacz, zobacz, zobacz. O, nie w drzewo, nie, nie w drzewo, nie w drzewo. O, super, super. Patrz na to, gościu stał, on już czeka na ten ostateczny pojedynek i takie: o, ja sobie wygrałem, mam Audi, Audi, Audi. A tu nie, o nie, 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 patrz, patrz, wygram. Jest, udało mi się go, udało mi się go rozwalić. Czy nie? Nie, nie udało się, kurde, ale mu się udało, jemu się udało, dobra. Wiecie co, ja jadę na tą moją drogę. Mam taką prostą, prostą. O, o, w to miejsce dokładnie. Jedziemy sobie, cyk. Ja myślę, że będzie tam. Trzech graczy, graczy zostało tylko, malutko. 2, 1. Dobra, gdzie jedziemy? 3 km. O nie, co? Ej, tego się nie spodziewałem. Jak to? Ej, czemu tutaj? W mieście? Czujecie, to strefa była zaraz przy mieście. I gdzieś w tych górach jest końcówka. O nie, o nie, o nie, uuu. Jest ciemno, nic nie widzę. Gdzieś w tych górach jest końcówka. Jak to jest możliwe? Nie wiem, czy kiedykolwiek tak miałem. Dobra, musimy walczyć. Wiecie co, ja chyba przejadę przez górę. Gościu już jest tam blisko, więc no muszę ryzykować. Nie wiem, czy tutaj dam radę w ogóle. O, twarde drzewo było. Twarde drzewo, jak to brzmi, nie? Wszystkie drzewa powinny być twarde. Ale nie w Fordzie. Dobra, gościu gdzieś tam próbuje. On się chyba zahaczył o płotek. Widzę na minimapce, więc mam spore szanse jeszcze dostać się do celu. Tutaj ktoś bierze ładnie. Rozwalił się chyba o drzewo czy coś.
I ja nie wiem, ale mam szansę wygrać, bo gościu tutaj stoi w miejscu, nic nie robi. Ale ruszył już. To jest właśnie ta audica chyba. Nie wiem, czy to ta audica. No już ciężko będzie. Kurde. Oh my god, ciężko opanować tą chórę. Jak już się zaczyna bujać. Dobra, dawaj, dawaj, jeszcze nie koniec. On coś tutaj odwalił. Co on odwalił? Nie wiem, to... Co on... A! To... Ej, my źle wjechaliśmy! Oh shit, to jest twardy murek! Ten gościu ma 10 poziom, też źle wjechał! Czekaj, wszyscy się z tym zamotali, ale ja wiem, co trzeba zrobić. Trzeba przejechać... Kurde, nie tu! Trzeba przejechać przez ten tunel szybko. O, już ten ogarnął, o co chodzi? Ale ciekawy pojedynek na koniec. Tu trzeba było wjechać. A my wszyscy trendowaci, bo każdy, wiesz, na winie prostej do celu. Patrz, nie mogę tym samochodem prosto. Oh my god. Ale emocje. Wiecie co, podczas mojej nieobecności dostałem aż 6 super wheel spinów do losowania. Zobaczmy, co nam wypadnie tym razem. O, ja zapomniałem, że jest ta ciężarówka jeszcze w grze. Kurde, na pewno mam ją w grze, mam ją w garażu, ale... Zapomniałem o niej, myślałem, że jest ta Volvo tam, coś tam. Ta taka fajna, taka ciężarówka wyścigowa. Ale o tej zapomniałem, o tym Mercedesie. I wiedziałem, że jest jeszcze Unimog. Ej, strasznie mi się podobał ten ostatni pojedynek. Pod koniec wszyscy się zamotali, nie wiedzieli, co jest 5, nie? Kurde, super to było. To był chyba najlepszy pojedynek, jaki stoczyłem, bo wiesz, największe emocje pod sam koniec meczu i cyk, i takie coś, nie? Znajomość mapy robi wszystko. Zobaczcie na tym trybie. Gdybym lepiej ogarniał, nie? Właśnie te tereny miejskie, gdzie no ciężko jest przewidzieć, gdzie znajdzie się akurat ten twardy murek, którego nie można przebyć, no to bym zwyciężył, tak? To czasami daje dużą przewagę. Bel Air, proszę bardzo. Pyk. 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 Trochę kasy. Mustang. Corvette. No, generalnie nic specjalnego nie wypadło. Szkoda. No kurde, ciężko okiełznać tego potwora. Pyk. Fantastyczne jest to auto, bardzo mi się podoba. Proszę bardzo, jaki wariat. Ej, ono tak za bardzo zbiera. Kurde, muszę tutaj jakieś gorsze opony dać. Może dragowe. Albo nie wiem, bo ja tutaj dałem takie trochę szersze te opony niż standardowe. I może one troszeczkę sprawiają, że korwetka nie chce tak łatwo zrywać. Ale szykuję sobie takie fajne autka driftowe. Wcześniej miałem już C7 w drifcie. No i jakoś tak nie porażała osiągami. Znaczy tak, osiągami, no poraża tak czy inaczej, ale chodzi mi o takie osiągi, jeśli chodzi o drifting, nie? Tym razem oszalałem i zwariowałem. Słuchajcie, wbiłem sobie w miejsce, w którym jeszcze nigdy nie zaczynałem eliminatora, po to, żeby zobaczyć, jak tu jest, co tu jest, co się tu robi. I proszę bardzo, na samym początku mamy taki sobie drobik Volvo V60, zabieramy, pryk. Jesteśmy w ogrodach. Kojarzycie te ogrody? Ja tu prawie nigdy nie startuję. Nie wiem, czemu tak pomyślałem, a zobaczę, co tu jest, jak się tutaj zaczyna. I widzę, że nie ma na moim ludzkim radarze żadnego gracza, więc chyba raczej nikt się tu nie skusił, ale... Właśnie, może dlatego mogą być tutaj fajne dropy, a jest tutaj też całkiem spory, otwarty teren, gdzie można byłoby się za tymi dropami dość skutecznie i szybko rozejrzeć, prawda? Hops, hops, terenowe Volvo, proszę bardzo. I tak jeszcze sobie szybko luknę. No nie widzę tutaj za wiele tego. Tym razem, nie? Bo może czasami zdarza się więcej tych dropów. Generalnie zauważyłem, że tak jak mamy na przykład... O, jest jakiś ziomeczek tutaj sobie śmiga. Proszę bardzo. I Mini Cooperem. Wjechał właśnie w wodę, gdzie będzie poruszał się bardzo, bardzo wolno. No brzmi jak dobry plan. Nie, no damy mu spokój. Niech sobie tam jeździ. Może wygra cały mecz. Zobaczymy. W każdym razie tutaj, wiecie, no, są Fortnite'y, są te PUBG, są te Apex Legends. I tam wiemy na przykład, że w jakimś tam miejscu
no ten dropik będzie lepszy niż gorszy, no nie? Niż taki standardowy. I tam sobie przeważnie dropimy, żeby po prostu coś lepszego zgarnąć na samym starcie, nie? Tutaj natomiast w Hordzie jest tak, że drop jest wszędzie mniej więcej taki sam. Jakby już tyle tych meczy rozegrałem tutaj i tyle razy przegrałem, tyle razy wygrałem, w sumie tych razów wygranych jest mniej, że jestem w stanie stwierdzić, no to, że wszędzie jest mniej więcej tak samo, tak? Z wielu miejsc się zaczyna, chyba nie będziecie się z tym kłócić, nie wiem, jak macie inne doświadczenia, to oczywiście piszcie w komentarzach, ale generalnie moje doświadczenie jest takie, że wszędzie jest mniej więcej to samo i te dropy jakoś nie ma znaczenia miejsce do tego dropu, nie? Wszędzie jest mniej więcej to samo. Tak się w ogóle zastanawiam, jak to się stało, że na ostatnim meczu zostało 3 graczy do końca? Czy może się zdarzyć tak, że zostanie jeden gracz? Na przykład i ten jeden gracz, który zostanie, to jak? On wygrywa od razu, czy jak to działa? Nie musi tego pojedynku ostatniego robić z samym sobą? Właśnie się tak zastanawiam, nie? 3 graczy to jest bardzo mało, to już niewiele brakuje do tego, żeby został tylko jeden. No to jak to działa? Nie? Trzeba by było kiedyś zobaczyć. Może uda się zrobić taki mecz, wiesz? Każdego może rozłączyć na przykład, nie? I tam rozłączy 5 graczy czy coś. I pyk, od razu koniec meczu. Zobacz, jesteśmy teraz na skraju strefy. Tutaj właśnie się skończyła. Ktoś tam pewnie przed strefą sobie uciekał. I ja tutaj jestem. Widzę, że tam z tyłu gość jedzie niedaleko mnie. No, jest, 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 jest. I przede mną też ktoś jest. Czuję, że ten przede mną będzie to dobry przeciwnik. Tak, on ma chyba miniacza. Dobrze, jedziemy, jedziemy. Ale ciśnie. Jest! Ja go pokonam, mówię wam, ja go pokonam na 100%. Tu nie mam w ogóle o czym gadać. Ten miniacz jest słaby. On jest słaby w ciul. Ten gościu już ma przechlapane. Mówię tak dlatego, bo przeważnie jak coś chwalę, że wygram, albo że coś jest dobre, to przeważnie jest zupełnie odwrotnie, nie? Więc to jest dodatkowe wyzwanie dla mnie, żeby teraz wygrać. Gościu ładnie omija te belki, to trzeba mu przyznać. Nawet całkiem spoko opanowuje tego miniacza. Ale to i tak nie przeszkadza mi w tym, żeby zaraz go rozwalić. Mówię wam, to się jeszcze wszystko zmieni, patrz. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem poprosić o autograf. Chciałem poprosić pana o autograf. Pan jedzie w takim ładnym miniaczu, no. Mi się ten miniacz bardzo podoba. O kurde, ja też mam ten murek. Cofaj, Lucek. Kurde, ale żeśmy ciulowo pojechali. Oboje. On i ja. Ale to i tak jeszcze nic nie znaczy. Zobacz, Volvo Power. Szwedzka zimowa moc. Zaraz go porobimy. Został kilometr, ale wam się wydaje, Lucek, to już nie ma szans, nie wygrasz z nim, nie ma szans. A ja wam mówię, patrz na to, patrz i obserwuj, co tu się zaraz stanie. To będą sekundy. Patrz, patrz na gościa, on już przegrał. Kurde, nie udało się. Fajnie jest tak nakręcać, nakręcać i jeszcze wygrać, nie? To się rzadko udaje, ale jak się uda, to jest tak jak z tym odcinkiem z ciągnikiem, kurde. Szanse tak naprawdę, żeby wygrać, bardzo duże. Bo gościu jechał tak samo słabo jak ja, no. Miałem duże, gdybym pojechał po prostu bardziej autostradą i pamiętał, że w tym miejscu, co żeśmy razem wtopili, jest przede wszystkim wiadukt i murek zaraz taki twardy, nie? Na którym, przez który się w ogóle nie przejeżdża, no więc tam mogłem to jakoś spróbować ominąć i wiesz, mieć z głowy, nie? Ale, a Lucek, jest jak jest, no. Przynajmniej zdobyłem jego autograf. Ha. Także, no, fajnie. No i tyle, bo przegrałem, cholera. No cholera, plaga galantów dzisiaj jest, czy co? Co chwilę galant na samym początku meczu. Wow, rozłączyło mnie. Co? Obraziłem Fordzę i się pogniewała na mnie. Dobra, galant, spoko, ej. Volvo było w stanie pokonać tamtego gościa. Kurde, lekko.
Tylko no ja pojechałem źle. Zresztą i tak jestem zaskoczony, że ten facet tak fajnie opanował tego miniacza, bo powiem wam, że za każdym razem, kiedy ja mam tego miniacza, to jakoś nie potrafię wyczuć tych biegów. Mam wrażenie, że docelowo w tym samochodzie jest jakaś sekwencyjna skrzynia biegów z bardzo krótkimi przełożeniami. Jak gram na H-shifterze, to mega trudno jakoś wyczuć tą skrzynię biegów. Przez co cały czas, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, no i szóstka, nie? A jedziesz dopiero 100 na godzinę. I takie, o kurde, ciężko to jest ogarnąć na tym H-shifterze. A gościu naprawdę bardzo, bardzo ładnie pojechał sobie. I spoko przyspieszył tym miniaczem, nie? Jak na miniacze, byłem zaskoczony. No po prostu ładnie pojechał i grał lepiej ode mnie, po prostu. Dobra, co my tu mamy? Zobaczcie, jest dropik. Dobra, ryzyk, fizyk. Ale czekaj, jedzie ktoś tutaj do mnie. Ktoś tutaj do mnie jedzie. Ja tu poczekam. I teraz. Dzień dobry, panie miniaczu. Czy pan chciał przypadkiem wsiąść superkę? No nie, nie ma superki. Superka jest moja. Patrz, chce się ścigać z moją Suprą 1000 kunia? Oszalałeś? Ty, ale mi się przyfarciło. Wygram z miniaczem, Suprą. Słuchajcie, nieprawdopodobne. Mam tutaj asfalt pod kołami. To jest jedyny scenariusz, kiedy ja z miniaczem mogę wygrać z Suprą. Autentycznie, Supra jest jeden z najwolniejszych samochodów w eliminatorze. Zaraz po Galancie. Dobra. Proszę bardzo, jedziemy. Ej, mam szansę wygrać. Zobaczcie, jak fajnie rura wydechowa się trzęsie w superce podczas jazdy. Nie wiem, czy to widzicie na swoich telefonach. Poczekaj. O nie, mogę tego miniacza zgubić z radaru. To jest naprawdę szybkie auto. To nie można lekceważyć miniacza, słuchajcie. Moja Supra tu ledwo co, te 320 koni mechanicznych, no ledwo co. I czwórka, kurde, jak w dieslu, przy 1000 obrotów muszę zmieniać, no. Bez inhalatora Supry nie dotykaj, gościu. Dobra, gdzieś tutaj skrócimy, nie? Skrócimy te męki. I moje, i jego, kurde. Dobra, co my tu mamy do wyboru? Co to? Makan, dobrze. Kościół chyba wyzwał mnie na pojedynek, dlatego że po pierwsze miałem Suprę, więc spore szanse były na to, że po prostu mnie objedzie, jakbyśmy jechali na offroadach. Lekko bym miał rozwalił, ale mieliśmy akurat prostą drogę, nie? Więc Supra nie miała, Mini Cooper nie miał szans. Praktycznie cały czas był na ogonie, no ale i tak szanse były dla niego małe, nie? Supra niestety słaba tutaj jest. W ogóle w Fordzie ta Supra jakoś tak zrobiona jest, ja nie wiem, czy ona tak w rzeczywistości faktycznie, że nią się ciężko jeździ. W Fordzie Horizon 3 było to samo. Zrobiłeś sobie Suprę nawet tak, żeby całkiem dobrze na wyścigi sobie radziła, a i tak miażdżyły ją wszystkie samochody z danej klasy. Nie opłacało się Supry w ogóle brać na cokolwiek. Ej, słuchajcie, tu są dropy pod tą górą. Ja startowałem z mojej ulubionej górki i widzę, że tutaj jakieś dropy są. No ja mam Makana, nie wyobrażam sobie, żeby tutaj nagle pojawiło się coś z siódmego poziomu. Chociaż tak się zdarza. Co tu mamy? Dobrze, że nie Galant, nie? To już by było, byłaby przesada. Tam widzę jakiś dropik z oddali. Jeszcze tutaj, zobaczcie, po lewej stronie coś jest. Spoczko. Zobaczę, no Makan już całkiem dobre auto, powinienem się tutaj ścigać. Ale nie wiadomo, kiedyś tutaj dropnąłem, chyba nawet z 10 poziomu jakąś furę. Także to nie ma żartów, czasami warto też posprawdzać, nawet jak masz samochód z takiej całkiem niezłej klasy. A i wiecie co jeszcze? Wiesz co jest, nie? Jest to, że te dropy się cały czas zmieniają, więc jak w jakimś miejscu nie było dropa w momencie, kiedy tam byłeś i przyjedziesz tam z powrotem za na przykład 5 minut, no może się okazać, że w tym miejscu jest już nowy drop. Ja tak miałem, bo stałem przy jednym dropie jak ten kleszcz... Kleszcz? Tak, dobrze powiedziałem. Jak ten kleszcz na gałęzi. Czekałem, aż ktoś przyjedzie zgarnąć tego dropa i chciałem wyzwać go na pojedynek, a drop zniknął. I tyle. I nie ma dropa, i nie ma przeciwnika. Dobra, tutaj ktoś siedzie, pojadę za nim, bo on jest w trakcie pojedynku i po pojedynku od razu ciągo. Co my tu mamy? Audi? Ten sam poziom.
Audi? Jedziemy! Jedziemy Audi Audi. Dobra, i patrzcie, tutaj znowu jakiś dropik się pojawił, czy coś fajnego? Nawet nie wiem, było za gałęziami. Jakieś Audi, to pewnie nie. To nie, nie ma co wracać tutaj nawet. Dawaj, ma... O, kurczę, Audi na równo ze mną, dobra. Szybko na asfalt, między drzewami, jak zwieszcza się, ekstra. Szybko na asfalt. Czwóreczka. Piąteczka. Oj, trochę za wcześnie. Nieważne, jedziemy z górki, da radę. Piąteczka, dobra, jadę na przełajeczka teraz, bo tam się nie opłaca jechać już asfaltem. Pyk. Powoli, powoli, ja już się nauczyłem jechać, jeździć powoli przez te lasy i przez te drzewa. To nie ma żartu, bo się można łatwo rozwalić i nawet ta audica by mnie rozwaliła, a to już wstyd. Pyk. I dojechaliśmy i tu chyba koło mnie jest jakiś nowy dropik, zaraz go ogarniemy. Czwarty poziom, Gulfa. Gulfa całkiem dobre auto, nie? Alfa Romeo Sterillo. Nie, to Alfa Sterillo po prostu. Co jest, faktycznie takie Sterillo jest? Takie już muskularne? Zaraz zobaczymy. Ja już nie pamiętam, ten samochód dobry był? Chyba nie był dobry na offroady, nie? Ale fajne to jest. A takie sobie, to generyczny SUV po prostu, nie? Nic specjalnego. Dobra, poczekaj. Teraz tu się ustawimy. Chodź, chodź tutaj do mnie, chodź, chodź. Ja się ciebie boję, o ja uciekam, o jak ja się boję. Weź mnie na pojedynek, weź mnie. Jak ja się boję, o ja chcę uciekać. Nie, nie, nie wyzywaj mnie na pojedynek, nie, nie, nie. Nie, 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 ja nie chcę się ścigać, mam gorszy samochód. A kurde. Kurde, nie dało się go zbejtować. No ja mówiłem do niego, a gorszy samochód, wyjdź mi na pojedynek. Nie, będzie czekał, no. Dobra, co on zrobi? Czy on pojedzie na asfalt? Jeśli tak, to mam trochę słabo. Nawet jeśli będzie miał dłuższą drogę. Ale nie, jedzie za mną, jest dobrze. Aha, bo tu jest już meta. To co to, ile graczy? 24? Ty, my zaraz skończymy tą zabawę. I pa. Tu jakieś R8 już jechało, słuchajcie, coś tam. Jo! Ty, to jak my to wygramy? Ja tu jeszcze Audi dostałem. No nie. Dobra, tutaj się ktoś ściga. Jadą na skraj mapy, to by było dobre, żeby ich teraz wyzwać na pojedynek, nie? Tu się ktoś pojawi, cyk. O, mają ciulowe auta. Proszę bardzo, chodź, 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 chodź tutaj. Tak jest! Audi kontra Audi. Igor! Siema Igor! Pozdrowionka dla ciebie. Dawaj Igor. Dawaj Igor, pokonaj mnie. Dam ci fory. Jedziemy. Dawaj Igor. Ciśnij, ja ci nie dam wygrać tak. O, żeż ty, co się stało z tym Audi? Co to było? Nie mogłem skręcać. Były w powietrzu, czy jak? Dawaj Igor, masz spore szanse teraz. Nie poddawaj się. Igor, Igor. O ja, też się gdzieś musiał rozwalić, nie? Jakieś drzewo czy coś? Kurde. Dobra, ledwo co dałem radę tym Audi. Ale fajnie wygląda teraz pogoda. Ogólnie grafika w grze, nie? Ferrari FF. O rany, nie. O rany, nie. Ja dzisiaj przegrałem tym samochodem. Nie na odcinku, ale... przegrałem sromotnie. Dobrze, że wam tego nie pokazałem, bo... Byście mieli bekę nieprawdopodobną, no. Nie chcę mówić nawet, nie chcę mówić, bo wstyd, wstyd. Słuchaj, to jest koniec meczu. Ja muszę kogoś wysłać na pojedynek. Ja nie chcę tym autem jechać, ostatecznego pojedynku. Dobra, tutaj widzę, że ktoś się ten... Dawaj go, dawaj, Supra. Supra, dobrze, Supra, zawracamy. Dawaj, Ferrari, Ferrari, dawaj. Ja muszę zmienić auto szybko. 1000 kunia, dawaj, szybko, Audi, znaczy ten, Ferrari. Nie, tylko nie Supra, jakby Supra pokona, to koniec. Tylko nie Supra, to już lepiej, żeby mnie Audi pokonało. Dawaj, jakoś tutaj, ryzykuj, Lucek, nie. Supra, 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 pa. Komuś zawracaj szybko, oh, jedynka. Jest. Jest.
ale niewiele brakowało. On jechał za szybko, ja jechałem za szybko i to sprawiło, że ciężko było nam wcelować, nie? Okej, Acura NSX. O nie, to jest jeszcze chyba gorsze od tego Ferrari. Też ma na pewno 4 koła, teoretycznie powinno być źle, ale... No nie wiem, nie wiem. Mam obiekcję, no. Poczekaj, jak wygląda mapa? Jeszcze by kogoś wyzwał na ten pojedynek. 9 poziom mam teraz, jakby kogoś pokonać, to bym miał 10. Muszę jechać przy skraju strefy i od strefy w kogoś i wtedy wyzwać go na pojedynek. To jest jedyna szansa, słuchajcie. 10 kierowców zostało do końca. Znaczy w ogóle zostało, nie? I teraz jakby kogoś wyzwać, jeszcze kogoś takiego trafić, żeby ten 10 poziom był. Jakiegoś fajnego samochodu, 10 poziom w fajnym samochodzie. To by było naprawdę przyjemnie. Jedźmy sobie dookoła strefy tutaj. Kurde, zaraz będzie no more head to head. Chociaż jest chyba za dużo graczy. Jest tutaj ktoś, jest to. Jest dobry ziomek, dobry ziomek, dobry ziomek. O nie! Już za późno! Nie, to ma kurą, nie da się jeździć! Dobra, gdzie jedziemy? Kurde, gdzie tu pojechać? Wiem gdzie. Czekaj. Chyba tutaj. Zaryzykuję i pojadę w lewo. Tak myślę, nie wiem gdzie, kurde. Ale lepiej wyjechać na to skrzyżowanie zaraz. I. O nie, dobra, prosto. Kurcze. Teraz chyba na offroady, nie? Tutaj, raczej nie szosą. Dawaj, Acura. 9 poziom, nie powinno być tragicznie. No, jeśli chodzi o osiągi, ale jeśli chodzi o offroady, to tak. Dobra. Tu gdzieś. Już to widzę, jak te wszystkie kropeczki na minimapce cisną za mną. Z przodu jest jeden gościu, 3 km do celu. Tu jest taka otwarta przestrzeń, offroadowa co prawda, ale ona jest dosyć gładka. Kurde, ten gościu z przodu nieźle pogina, ciężko będzie go dogonić. Szóstka, szybko. Dawaj, Acura. Dobra, jakoś na razie idzie. Myślałem, że będzie trochę gorzej. Okej. Gdzie to jest? Czy to jest za tymi takimi wybojami? Chyba tak. Trzeba te Trzeba te wyboje wziąć prawą stroną, tak jak tamten ziomeczek. Chyba jednak ciężko będzie go ogarnąć. Ładnie ciśnie, też ma coś szybkiego. Ja cisnę gaz do końca, aż mi krew ze stopy leci, nie? Dawaj. I szosa, ale pięknie wszedłem w tą szosę, to aż nieprawdopodobne. Ale chyba... Chyba ciężko będzie, nie? Tutaj. No, trafił. Drugie miejsce, chyba znowu dzisiaj drugie. No, powiem, że akurat całkiem dobrze sobie poradziła. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że będzie dużo gorzej. A tu nawet jakoś wyszło. Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się, hejas.